Zapraszam Was, kochani, na dzisiejszą lekcję matematyki. Przed nami dzisiaj aż cztery strony, od 64 do 67. Zabieramy się więc do pracy. Ćwiczenie pierwsze. Dzieci wykonały na zajęciach różne pacynki. Zobaczcie, mamy liski, misie i króliczki. Musimy policzyć, ile ich jest, wszystkich, ile mamy razem wszystkich pacynek i dopasować działanie do naszego obrazka. Policzmy, ile mamy lisków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I 7 lisków. Misie. 1, 2, 3. 3 misie. I raz, 2 króliczki. Które z tych działań pasuje do naszych obrazków? 7, 3 i 2. Oczywiście środkowe, rozwiążmy je. 7 plus 3 to 10 plus 2, 12. Ponieważ to działanie pasuje do naszego obrazka, pokolorujmy tę ramkę. I rozwiążmy kolejne zadania. 7 plus 3 plus 5. 7 plus 3 to 10. Plus 5 to 15. 12 minus 2 minus 3. 12 minus 2 to 10. I minus 3. 7. Doskonale. 12 pacynek. Mam nadzieję, że pamiętacie różnicę między pacynką, kukiełką i marionetką. Jeśli nie, zajrzyjcie do wcześniejszych lekcji i na pewno wszystko sobie przypomnicie. Ćwiczenie drugie. Uzupełniamy okienka w naszych domkach tak, aby suma liczb na każdym piętrze była równa 20. Piętro najwyższe. 16 dodać. Ile musimy dodać do 16, aby otrzymać 20? 4, oczywiście. 16 dodać 4 równa się 20. Schodzimy piętro niżej. 13. Ile należy dodać do 13, abyśmy wiedzieli, że wynik nasz to 20. 13 dodać 7. Świetnie. Ciekawa jestem, czy wiecie, jaki jest najszybszy sposób, aby to policzyć. Spróbujmy na kolejnym przykładzie. Jeśli mamy 15, a mamy mieć 20, to najszybciej dowiemy się, ile należy dodać, jeśli od 20 odejmiemy 15. Wtedy wiemy, że brakuje nam jeszcze 5. Oczywiście 15 plus 5 równa się 20. Jeśli mamy 10, od 20 odejmiemy 10, to brakuje nam jeszcze 10. Oczywiście. Dwa kolejne domki. Spróbujcie wykonać samodzielnie. A teraz specjalna zagadka. Posłuchajcie, każda z liczb jest większa od 11, ale mniejsza od 15. Jakie to mogą być liczby? Która liczba jest większa od 11? Zaraz po niej. 12, doskonale. Jest większa od 11. A mniejsza od 15? Tak, oczywiście. Kolejna liczba to 13. Czy jest większa od 11? Tak, a czy jest mniejsza od 15? Oczywiście, więc możemy ją zapisać. Następna liczba. 14. Czy jest większa od 11? Tak, a czy jest mniejsza od 15?
Jest, więc zapisujemy 14. Następna jest 15. Jest większa od 11? Tak jest. A czy jest mniejsza od 15? Nie, jest równa, więc jej już nie zapisujemy, ponieważ liczby miały być większe od 11, ale mniejsze od 15. Więc tymi liczbami są 12, 13 oraz 14. Ćwiczenie trzecie, strona 65. Musimy dokonać obliczeń działań z ramek, następnie pokolorować nasze rameczki na kolor, jakim zaznaczony jest wynik naszego działania. Obliczmy pierwsze ćwiczenie. 10 dodać 2, dodać 8. 10 dodać 2 to będzie 12. Dodać 8? 20, doskonale. Odszukujemy liczbę 20, bierzemy kolor żółty i malujemy naszą rameczkę. Kolejne działanie. 20 minus 5 minus 3. Jeśli od 20 odejmiemy 5, to mamy 15. I odejmiemy jeszcze 3. 12, doskonale. A wynik ten jest w kolorze zielonym. Zielona kredka i kolorujemy. Wykonam z Wami jeszcze jeden przykład. Ten tutaj na dole. 16 odjąć 10, odjąć 0. Gdy od 16 odejmiemy 10, zostanie 6, oczywiście. A gdy od 6 odejmiemy 0? Tak, zostanie nadal 6, ponieważ 0 to jest nic, więc nic nie odejmujemy. Zostaje nam 6. 6 jest w kolorze czerwonym. Kolorujemy ramkę. Pozostałe 3 przykłady wykonaj samodzielnie. Ćwiczenie czwarte. Mamy kotka w jakimś labiryncie pokoju. Kotek chce bardzo wyjść na dach. Pewnie posiedzieć sobie na leżaku. Ale nie każdą drogą się tam dostanie. Potrzebuje mieć albo drabinę, albo linę. Musi mieć drzwi między pokojami, którymi będzie mógł przejść. Pomóżcie kotkowi znaleźć drogę na dach. Ćwiczenie piąte. Jakiej liczby brakuje? Wpisz ją w okienko. Ćwiczenie to będziemy wykonywać podobnie jak ćwiczenie drugie. 5 dodać, nie wiemy ile dodać, 3 równa się 13. Żebyśmy wiedzieli, ile nam brakuje do 13, najpierw musimy dodać te dwie liczby, które mamy dane. Czyli 5 dodać 3. Jest to razem 8, doskonale. Więc wiemy, że mamy 8. Co musimy dodać do 8, aby otrzymać wynik 13. 5, doskonale, ponieważ 5 dodać 5 dodać 3, otrzymamy 13. Kolejny przykład. 6 dodać, nie wiemy co, dodać 7 równa się 17. Dodajmy liczby, które już znamy. 6 dodać 7 to będzie 13. A wiemy, że mamy mieć 17. Ile jeszcze nam brakuje? Doskonale. 4. I przykłady na odejmowanie. 18 odjąć pewną liczbę, odjąć 2. Otrzymamy wynik 8. Jeśli od 18 odejmiemy 2, bo tą liczbę znamy, zostanie nam 16. Ile musimy jeszcze odjąć, aby otrzymać wynik 8? Świetnie. 18 odjąć 8 to 10, 10 odjąć 2 to 8. I ostatni przykład.
16 odjąć 6, nie wiemy ile, równa się 9. Od 16 odejmujemy 6, zostaje nam 10. Ile jeszcze musimy odjąć, aby otrzymać wynik 9? 16 minus 6 to 10, minus 1. I wtedy otrzymamy wynik 9. Bardzo dobrze, przechodzimy na kolejną stronę. Ćwiczenie szóste. W sklepie były różnokolorowe filiżanki. Mama i Tosia chciały kupić 12 filiżanek w różnych kolorach. Musimy skreślić filiżanki tak, aby kupiły ich 12. Filiżanki zielone. Każdy z Was może skreślić dowolną ilość filiżanek, pamiętając, że razem musi ich być 12. Ja wybieram 2 zielone. Następnie 3 żółte. 3. Razem mamy już 1, 2, 3, 4, 5. A musimy mieć 12, więc możemy kupować dalej. Niebieskie. Też kupimy 3. 1, 2, 3. Więc teraz już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mamy kupić 12. To ile nam jeszcze brakuje? 4, doskonale, więc kupuję wszystkie czerwone filiżanki. Czy razem mamy ich 12? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udało się. Zapiszmy to działanie. 2 zielone, dodać. 3 żółte, dodać. 3 niebieskie i dodać 4 czerwone. Razem 12 filiżanek. W ćwiczeniu siódmym należy dokonać obliczeń. Możecie do tego używać liczmanów, koralików, liczydła. Jestem pewna, że z tym ćwiczeniem poradzicie sobie sami. Ćwiczenie ósme. Powiedz, z jakich klocków składa się budowla w pierwszej randce. Ile jest jakich klocków? Czerwonych, niebieskich, żółtych i zielonych. Czerwonych mamy 1, 2, 3, 4 niebieskich. 1, 2, 3 niebieskie, żółte 1, 2 i zielony 1. Spójrzcie do pozostałych ramek, których i ilu klocków w nich brakuje. Zobaczcie, ile klocków zaczęło znikać i zastanówcie się, ile może być ich w ostatniej ramce. W drugiej ramce brakuje klocków zielonego i jednego żółtego, czyli 2. Tak? Brakuje zielonego i jednego żółtego. W trzeciej ramce brakuje kolejnego żółtego i kolejnego niebieskiego. Tu brakuje 2 klocków, a tu 2 kolejnych. Więc jak myślicie, w trzeciej ramce ile będzie klocków? 4 czerwone, bo jeśli w pierwszej zginęły nam 2 klocki, w drugiej kolejne 2 i tu zabierzemy kolejne 2, czyli 2 niebieskie, to zostaną nam 4 czerwone. Narysujcie te klocki. Doskonale. Ćwiczenie dziewiąte. Ułóż zadanie do ilustracji. Zapisz działanie i oblicz je. Spójrzcie, mamy ziemniaki w małej siateczce, jest ich 5 kg oraz w dużej skrzynce jest ich 15 kg. Spróbuj samodzielnie ułożyć zadanie. Pamiętaj o tym, że w zadaniu zawsze musi być pytanie o to, czego nie wiemy. I to właśnie będziemy obliczać. Spróbuj wykonać to samodzielnie. Ćwiczenie dziesiąte. Myślę, że wszyscy już znacie z informatyki z kodowania. Musimy
poruszać się według wskazówek strzałek góra, dół, prawa, lewa i w ten sposób narysujemy rysunek. Stworzy nam on pracę w tych kratkach. Pamiętajcie o tym, żeby po kolei przekazywać każdą strzałeczkę, która będzie nas prowadziła po naszych kratkach. Jeden obrazek to jedna kratka. I ostatnie ćwiczenie. Zastanów się, jakich znaków brakuje w tych działaniach. Dodawania czy odejmowania. I zapisz je prawidłowo. Pierwszy przykład. Jeśli mamy 14 i wpisalibyśmy znak dodawania 14 plus 3, to jaki wynik otrzymamy? 17. I żeby otrzymać 19, to do 17 należy dodać 2 czy odjąć 2? Oczywiście dodać. 14 plus 3 plus 2 równa się 19. I kolejny przykład. Mamy 20, a nasz wynik to 11. A tu jest 25 i 4. Jak myślicie, jakie działania musimy wpisać? Odejmowanie, tak. Jeżeli od 20 odejmiemy 5, wynik będzie 15. Jeżeli od 15 odejmiemy 4, to zgadza się z naszym wynikiem końcowym 11. Dziękuję bardzo.